Dobra, widzowie, tutaj widzę, że jest post Natana Marconia i to już są informacje w 100% potwierdzone. Może powiem tak. Ja od dłuższego czasu mówię, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Cloud w ogóle się nie odbędzie. Wobec tego tam trochę się dyskusja na tych podcastach zrobiła. Niektórzy mówili, że przekazuje nierzetelne informacje, inni poddawali też to pod wątpliwość, tylko bardziej miły sposób, a jeszcze inni mówili, że może coś jest na rzeczy. No i co, po czasie wychodzi, że Rafciu Pawciu jednak miał rację, jednak Rafciu Pawciu jest rzetelnym kurwa źródłem informacji, to znaczy ja nie wiedziałem, że na 100% cloud zostanie sprzedany, natomiast mówiłem wam, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że przestanie istnieć, bo szanse od początku były właściwie dwie. Szansa numer jeden to było bankructwo i przez bankructwo zawinięcie się z rynku, no i szansa numer dwa to było uniknięcie bankructwa na 100% poprzez sprzedaż swoich udziałów Fame'owi, a ja już wcześniej wiedziałem, że Fame będzie chciał rzucać kłody pod nogi dla clouda po to, żeby wywrzeć sobie rękoma i miejsce na rynku. Tylko nie jestem do końca przekonany, czy oby na pewno to był tak genialny ruch, jak włodarzom Fejmu na dzień dzisiejszy się wydaje. To ja wam powiem o plotkach, jakie już teraz zasłyszałem. To akurat te informacje nie są potwierdzone, ale zważywszy na to, że osoba, która mi powiedziała, ma prawo takie rzeczy wiedzieć, to myślę, że jest wobec tego spore prawdopodobieństwo. A więc, najprawdopodobniej gale Cloutu będą się odbywały dalej, tylko będą po prostu organizowane przez Fame, tak mi się wydaje. Być może zmienią nazwę, tego nie wiem, ale generalnie będzie raczej w skali roku większa ilość gal, bo ja byłem dotychczas przekonany, że oni ilość gal w skali roku będą chcieli zredukować. Natomiast częstotliwość produkcji tych gal najprawdopodobniej będą chcieli zostawić na taką, jaką była dotychczas. Z tego powodu, że nie chcą dać miejsca konkurencji po to, żeby się potencjalnie rozwinęli. Chociaż ja uważam, że konkurencję akurat już teraz zabito, dlatego że osoby, które były w Kamilek klaucie przesyła podpisane. 2 zł i 93 No dobra, co grosze. to Kamilek będzie Hejka pi***? A, tylko hejka. Dzień dobry, Kamilku. Dzień dobry. Ogólnie osoby, które były podpisane w klaucie, zostały automatycznie przepisane na poczet fejmu, że tak powiem. Innymi słowy, no, klaut się zrzekł praw do kontraktów. Nie sprzedali samej marki, ale markę z całym zapleczem. Więc nawet gdyby teraz nowy podmiot zechciał wejść na rynek free fightowy, no to na dobrą sprawę nie ma w ogóle z czego rzeźbić, no bo nie ma zawodników. Byliby w trochę w identycznej pozycji, w jakiej jest Prime. To znaczy Prime ma takie, a nie inne oblicze. Też wynikające z tego, że Prime nie ma kogo zakontraktować, bo wszyscy więksi twórcy są kupieni. Więc oni nie mają za bardzo wyboru i muszą iść w patologię, żeby w ogóle cokolwiek zarobić na tym, nie? Jakkolwiek to kurwa dziwnie nie brzmi. I to jest właśnie ta informacja niepotwierdzona, ale wydaje się być wyjątkowo logiczna i gdzieś tam prawdopodobna. To znaczy, zważywszy na to, że Fame, tak naprawdę można powiedzieć, że na rynku freakowym właśnie tym oto ruchem wywalczył sobie monopol, to już teraz, znaczy ja wiedziałem, że to na pewno nastąpi, to była kwestia czasu. No bo patrzcie, wiem, że się tak się bardzo zbieram do tego, ale trzeba do tego podejść step by step. Jeżeli taka hala, jak hala szczecińska, która jest małą halą, sprzedaje się, no nie bójmy się tego słowa, sprzedaje się tragicznie, biorąc pod uwagę ilość dostępnych miejsc, możemy tutaj mówić o porażce sprzedażowej, przynajmniej na widowisko na żywo, nie wiem jak to będzie w pay-per-view, no to jednak to jest dużym sygnałem do tego, że te free fighty przestały już być tak interesujące, jak były dotychczas, no i raczej ci widzowie gdzieś tam nie decydują się na to, żeby na jakimś większym stopniu supportować tego typu wydarzenia. I ja wiem, że tutaj ciągle się pojawia ten sam argument, to znaczy, no, ale przecież Szczecin jest daleko. No dobrze, Szczecin jest daleko dla ludzi, którzy chcieliby dojechać, ale Szczecin jest blisko dla ludzi mieszkających w Szczecinie, czy dla ludzi, którzy są na obrzeżach miast. Wydaje mi się, że ta hala jest na tyle niewielka, że tubylcy po prostu wykupiliby miejsca, gdyby to jeszcze ich grzało. Myślę, że jest to jednak mocne przesłanie do tego, że no te friki nie mają się najlepiej w dniu dzisiejszym. Poza tym jest jedna rzecz, która się bardzo zmieniła, ja to wiem jako osoba po prostu z tego środowiska influencerskiego, chcąc nie chcąc, że kiedyś było coś takiego, że jak dzwonił do ciebie ktoś z fejmu, to influencerzy mieli takie podejście na zasadzie: dzień dobry panie prezesie, dobrze panie prezesie, dziękuję panie prezesie. Była taka duża doza szacunku, że tak powiem. A na dzień dzisiejszy, jak dzwoni fejm, to zazwyczaj influencerzy, nie mówię o tych zawodnikach, którzy występują tam zawsze, którzy żyją z tego tylko, że są freakami, mówię o influencerach, którzy albo prowadzą transmisję na żywo, albo mają swoje
jakieś kanały na YouTubie i po prostu dla nich fame jest dodatkiem, to trochę takie się traktowanie zaczęło robić na zasadzie: dobra, dzwonią frajerzy zapłacić, to niech płacą i spierdalam. I ludzie w ogóle nie podchodzili tak naprawdę do tego na poważnie, tylko bardziej traktowali to na zasadzie szybkiego wzbogacenia się. Nawet zobaczcie, jak teraz biją się zawodowcy we frikach. Kiedyś, jak się bili zawodowcy we frikach, to zawodowcy byli wyzywani. Na dzień dzisiejszy, jak jakiś zawodowiec idzie się bić we frikach, to pojawiają się komentarze na zasadzie: dobrze, bierz pieniądze od frajerów i wracaj do swojej dziedziny sportu i po prostu pnij się dalej, nie? Kup sobie mieszkanie i pierdol ich. Więc już nawet widać, że publiczność zmieniła mocno podejście do frików i friki nie są darzone takim, no naprawdę już żadnym szacunkiem, mam wrażenie. Więc myślę, że to wszystko zmierza już ku końcowi. Myślę, że został nam następny rok, myślę, że z ostatnim rokiem do tego, żeby to jeszcze monetyzować w miarę sprawnie. Ja myślę właśnie, że ten kontrakt fejmu z Canal Plusem jest takim jednym z powodów, dla których warto jeszcze to robić, bo Canal Plus wystawia duże pieniądze za te gale, nie? No i jest jedna rzecz ciekawa. Ja dostałem informację, niepotwierdzone, ale jednak, że już teraz Fame planuje zrobić galę, tą, którą miał zrobić Cloud. Nie wiem, czy dokładnie te same nazwiska będą chcieli zakontraktować, ale wiem, że coś ma się dziać. I podobno już teraz chcą renegocjować warunki z zawodnikami. To znaczy, najprawdopodobniej już na dzień dzisiejszy stawki we freakach będą spadały. Więc nie wiem, czy to jest to prawdą, ale jakby biorąc pod uwagę, no taki monopol na rynku, no to miałoby to sens. Teraz ja po prostu głośno myśląc, zastanawiam się, jak będzie wyglądała przyszłość tych freaków, bo w momencie, w którym mamy freakfighterów, którzy żyją z tego, że są freakfighterami, to oni wezmą mniejsze pieniądze i pójdą się bić. Ale zawodnicy duzi, zasięgowi, być może wy ich nie lubicie oglądać, ale oni przynoszą też duże korzyści sprzedażowe, na przykład taki Gimper. Myślę, że Gimper, mając swój podcast i mając swój drugi kanał, który ma świetne wyniki, no to w pompce będzie miał bić się za mniejsze pieniądze. I myślę, że większość zawodników będzie miało w pompce bić się za mniejsze pieniądze. Widzowie, narzekacie, że mikrofon jest cicho. Ja wiem, ale wynika to z tego, że ten mikrofon niestety ma już swoje lata i jest rozjebany. Ja w tym tygodniu kupię nowy mikrofon albo zacznę podłączać mikrofon, który jest przeznaczony do nagrywania dwóch biegunów. Tylko tam nie wiem, czy jakąś przejściówkę da się kupić. Chyba się nie da. Więc kupię nowy mikrofon do streamowania, bo ten faktycznie już zawodzi. Także w tym tygodniu się w coś zaopatrzę. Ferrari na Storz informował, że najbliższe walki ma za granicą i że tylko za granicą zamierza się bić. Okej, nie wiem. Nie wiem, czy jest to prawdą, natomiast no myślę, że jeżeli ten monopol się pojawił, ja dostałem informację o tym, że federacje chcą renegocjować warunki, no to najprawdopodobniej możemy mówić już teraz otwarcie o redukcji stawek we freakach, nie? Że to faktycznie zmierza wielkimi krokami. Bo ja na przykład, ja mam bardzo uczciwe garze we freakach, uważam. W sumie ta ostatnia walka była, że tak powiem, bardzo uczciwa, jestem zadowolony. Ale mimo tego, jak dostałem ofertę bić się na przykład na tej gali z krótkim wyprzedzeniem, to podziękowałem, bo te pieniądze nie są dla mnie warte tego, żebym poszedł i przygotowywał się 2 tygodnie i wyglądał jak dureń skończony, na dodatek gruby i z nadwagą. Więc gdyby ktoś mi na przykład powiedział: słuchaj, możesz się bić za 30% mniej, to ja bym jego numer telefonu zablokował i stwierdził: spierdalaj, mam podpisany kontrakt na taką stawkę, dajesz mi mniejszą, to się do mnie nie odzywaj. I myślę, że takich osób będzie dosyć sporo. Więc jestem bardzo ciekaw, jak to się po prostu wszystko rozwinie, nie? Fame obecnie garze 50% dwie gale i Cloud się im zwróci. No nie wiem, zobaczymy. Czy dostałem kiedyś mniej niż 600? Niestety nie dostałem nigdy stawki, która byłaby chociaż odrobinę bliska 600 tysięcy. I nigdy nie miałem aż takiego tupetu, żeby w ogóle oczekiwać, że tyle dostanę. No. Ciekawostka. Nikita i Alfonso Boy, którzy mieli się bić na Cloud, informują na story, że 3.10, czyli za 2 dni, ciekawe info, czyli pewnie jakieś ogłoszenie ich walk na Cloud czy coś. Okej, no być może. No z tego, co ja wiem, to ogólnie ma się gala odbyć. Tylko już pod przewodnictwem Fame'u.